No cześć kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, robiłam jakiś czas temu takiego misia. Jeżeli dobrze pamiętam tytuł, ryzyko a strefa komfortu, i ten dzisiejszy miś tak troszeczkę wejdzie na tematykę. Oczywiście o czym innym będę gadać, ale ta tematyka, ta, ten, ten temat tej strefy komfortu, to, to się nam będzie pojawiało w wielu misiach, tak samo jak temat pracy się nam będzie pojawiał. Pracy nad Sobą, czy nad sukcesem, i tak dalej, dlatego, że no, gadamy o rozwoju, czy osobistym, czy duchowym, ale bez pracy, bez właściwego zrozumienia, na przykład, praw przyciągania, czy praw karmy, no i, no i bez wyjścia ze strefy komfortu, to my sobie możemy pomarzyć o rozwoju, kochani. Ja wiem, że niektórzy tak sobie właśnie marzą: tu zrobimy rytuał, tutaj się uwolnijmy od karmy w jednym życiu, A, ba. W godzinę. No i fajnie by było. Natomiast no, to nie tak działa. No i ja oczywiście mówię do tych, którzy do tego rozwoju rzeczywiście chcą dążyć. Do tych e, z Was mówię i dlatego no, ta tematyka się tak, no mówię, no to się pojawiają te tematy ciągle. E, słuchajcie, taki myczek jest do ogarnięcia. E, najpierw Wam powiem w paru zdaniach na, na temat... Tego jaka ja byłam do tej pory, a potem Wam powiem, co zrobiłam ostatnio, I, na ten, i, i o tym Wam właśnie chcę opowiedzieć, tak jakby na tym przykładzie, żebyśmy pogadali o, no właśnie, o wyjściu ze strefy komfortu i o tym, żeby zacząć coś ze sobą robić. No, co byście tam nie chcieli robić, oczywiście. Słuchajcie, yy, ja zawsze byłam i troszkę jeszcze jestem. To jest ten mój ascendent w byku. Wygodna, wygodnicka, wygodna. Ja lubiłam zawsze bardziej jeżdżenie gdzieś na jakieś wakacje, gdzieś na plaży, do hotelu, niż na przykład w góry pod namioty, bo było mi wygodniej albo zawsze jak gdzieś tam szłam do jakiejś restauracji czy coś no to musiałam mieć dobre jedzenie jak było jedzenie takie byle jakie to no to już, już bym tego nie jadła tylko bym chciała jakieś lepsze tak samo jak tam gdzieś sama coś mam sobie zrobić to też zazwyczaj wymyślam nieraz w rodzinie nawet jak ktoś widział jeszcze jak była młodsza i pytali mnie, dlaczego ty tak kombinujesz? Zjedz to i miej z głowy, po co ty robisz tyle tego. No właśnie dlatego, że ja lubiłam mieć takie, wiecie, takie, takie bardziejsze, takie lepsze. I słuchajcie, yy, ja mówię o czymś, co nie jest związane z tematem, żebyście zrozumieli, jaką przemianę. Nie wiem, czy przeszłam. Ja nie, pewnie nie przeszłam jeszcze, pewnie cały czas będę przechodzić, bo to nie jest coś, co się kończy: o, przeszłam przemianę, wow, oświecenie normalnie. Nie, no to tak, to nie działa. Słuchajcie, jedna rzecz, której ja nigdy nie lubiłam, to kąpać się w zimnej wodzie. Nigdy. To do tego stopnia, ja powiem Wam dlaczego, yy, muszę też wyjaśnić jedną rzecz. W Irlandii, zresztą być może w niektórych miejscach w Polsce też, ale w Irlandii, odkąd tu przyjechałam, nauczyłam się czegoś takiego, że żeby mieć w domu ciepłą wodę, ba, gorącą, to trzeba sobie najpierw pstryczek włączyć, żeby się ta woda nagrzała. Tu nie ma czegoś takiego jak w Polsce miałam, że woda zawsze ciepła gdzieś tam leciała z kranu. No, tak było w Polsce, jak ja byłam w Polsce. Tylko tutaj trzeba czasę włączyć pstryczkiem, elektryczkiem i woda się nagrzeje przez nie wiem pół godziny, godzinę, dwie, no w zależności, czy chcemy mieć bardzo gorącą, czy taką letnią. No i jak już się nagrzeje się, można kąpać. Um, ja od dawien dawna dziewczyny to do was jest troszeczkę, zwłaszcza do dziewczyn po 40. No po trzydziestce, 30, po 30, to trzeba wcześniej złapać. Ja od dawien dawna nie korzystam z kąpieli w bardzo gorącej wodzie. Mimo, że kiedyś uważałam to za luksus. Dlatego Wam wcześniej mówiłam o tym moim takim przyzwyczajeniu. Nie do luksusu, broń Boże, jakąś tam księżniczką, Bóg wie jaką nigdy nie byłam. Natomiast rzeczywiście jakaś tam wygoda zawsze dla mnie była ważna. No więc oczywiście kąpiele, tu świeczuszki, tutaj powiedzmy tam jakaś książka czy jakieś coś tam. No to, 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 to było zawsze taką, taką, e, takim troszeczkę mini luksu, luksusikiem, który można było sobie zapodać wieczorami w domu. Natomiast, e, słuchajcie, z, zaczęłam zauważać, że się źle czuję po tych gorących kąpielach. Jakieś miałam takie wrażenie e, rozleniwienia i takiego rozdziabdziania. No po prostu, tak mówię, tak, tak, taką, no, tak, takie terminy mam, słuchajcie. Rozdziabdzianie to jest taki psychologiczny termin, tak, tak. Człowiek się czuje rozdziabdziany. Słuchajcie, ale jeżeli chodzi o prysznicę, to ja do tego stopnia nie znosiłam nawet letniej wody pod prysznicem. Nawet letniej, nie mówiąc o zimnej. Że czasami jak mi się jeszcze nie zdążyło nagrzać, to ja czekałam nawet jakbym miała... Spieszyło mi się, bo chciała mi spać czy coś tam, nie wiem. Ale jak nawet miała czekać jeszcze godzinę, to czekałam aż mi się nagrzeje taka, żeby była taka naprawdę ciepła woda, żeby wziąć prysznic. No, i Misiaczki. No, wiadomo, na pewno wiecie, że jest coś takiego. To jak ktoś zna, może takie nazwisko Wim Hof, choć oczywiście nie on jeden, bardzo wiele ludzi na pewno się tym zajmuje. No, jest, jest taka metoda, o której ostatnio jest głośniej, być może, niż o innych. I tutaj chodzi o to, żeby wleźć do tej zimnej wody i siedzieć w no, zimnej, lodowatej. No, jeszcze nie doszłam do tego, żeby wleść do zimnej rzeki, gdzieś tam przy minus, jakimś tam minusie na polu i zimna woda, która ma tam jeden stopień, czy coś. No, to do tego jeszcze nie doszłam. Jeżeli wy doszliście niektórzy, no to Miśki, no to tak trzymać. Natomiast ja mówię pewnie do tych, którzy jeszcze nie weszli na tą ścieżkę. Kochani, zaczęłam jakiś czas temu robić taki myczek. Myczek nazywa się zimny prysznic. I mówiąc zimny. Mam na myśli bardzo zimne. Można powiedzieć, że lodowaty, o ile no, da się lodowatą wodę z kranu dostać. Wiadomo, że to nie będzie woda tak samo zimna, jak gdybyście nalali zimnej wody do wanny i wrzucili lód jeszcze do tego. No to wtedy byłaby super lodowata. Wiadomo, że ta woda z kranu, no, ona, ma jak, ona jest bardzo, bardzo zimna, natomiast no, ona może nie jest aż taka lodowata. Natomiast zaczęłam robić taki myczek, Zaczynałam. To jest, to jest trudne do zrobienia. To jest trudne do zrobienia, jeżeli ktoś lubi wygodę. Dlatego ja zaczęłam od tej wygody, kochani. Bo jeżeli ktoś nie lubi wygody, nie zależy mu na wygodzie i łatwo przychodzą rzeczy, które są niewygodne dla nas, no to misiaczki, wsiadacie gdzieś tam w auto, jedziecie do zimnej rzeki, wchodzicie czy tam do jakiegoś innego, nie wiem, morza zimnego czy coś takiego. No i kąpciu, kąpcio. Natomiast em, wiele z nas nie lubi zimnej wody, takiej no nie, że w lecie idziemy do basenu, tylko takiej, że w domu idziemy tam pod prysznic i woda jest lodowata. Dlatego no, ja tam sobie zaczęłam od powiedzmy 30 sekund, później minutka, później troszeczkę dłużej, potem to już tak człowiek no, polewa się tą zimną, zimną wodą. Słuchajcie, jest to zimne, no jest to zimne. Jak ktoś nie może wejść od razu pod lodowatą wodę, to ja polecam taki myczek, ja zaraz powiem w ogóle po co ja to robię. Ja polecam taki myczek, żeby wejść najpierw pod normalny prysznic. I wodę sobie tak skręcać. Z ciepłej tak na taką letnią, posiedzieć chwilkę, tak się przyzwyczaić potem jeszcze zimniejszą, jeszcze i potem jak już będzie taka bardzo zimna, tak stopniowo, to to jest łatwiej zrobić niż wejść od razu pod lodowatą wodę, no, ale można od razu pod lodowatą. Ważne, żeby robić to codziennie, no tam nie wiem, ja robię raz dziennie, ale można pewnie robić i dwa razy dziennie. Ale słuchajcie, co odkryłam. Ja już pomijam, bo mówię, jeżeli. I słyszeliście o tym, że ludzie robią takie rzeczy, a na pewno wiele z Was słyszało. To wiecie, jak to działa na zdrowie, na układ odpornościowy, no bardzo pozytywnie. No co tu mamy dużo mówić, ale to bardzo dobrze działa też dziewczyny słuchać. Na skórę. I możecie się wtedy pożegnać z tymi wszystkimi dziwnymi kremami za kilkaset złotych. Skóra po tej lodowatej wodzie jest zupełnie inna. Yy, I to tak mówię troszeczkę, nie broń Boże, żeby Was uczyć jak być młodą i piękną. No to no, ja już jestem po 40. ja się muszę przyznać, że ja już jestem po 40, więc ja już tu młoda, Bóg wie jak, nie będę. Ale żeby tam w miarę możliwości jakoś no, jeszcze się czuć, że człowiek tam jeszcze troszeczkę tej młodości ma, to takie coś zaczęłam robić. Słuchajcie, yy, jeszcze, nie, jeszcze nie jest to na tyle długo, żebym zobaczyła poprawę, to znaczy właściwie nie mam co zobaczyć poprawy zdrowotnej, ponieważ ja nie choruję odpukać no, w drewienko. Natomiast yy, to może być związane też troszeczkę z, tam, z tym, co jem. No a, dobra, jeszcze może nie... Dowiedziałam się, jak to rzeczywiście na zdrowie moje wpływa, bo to będzie musiało potrwać pewnie wiele miesięcy, robienie tego codziennie, tego zimnego, lodowatego prysznica, żeby to zaczęło mieć rzeczywiście takie jakieś bardziejsze skutki. Natomiast już po kilku takich, słuchajcie, bez szczegółów, skóra jest dużo, dużo lepiej ukrwiona. Ym, wygląda dużo lepiej, dużo lepiej yy, ten, ten metabolizm też yy, pracuje, nasz. No, niektórzy mówią, że to też jakieś tam chudnięcie i jakieś takie różne rzeczy również wspomaga. I yy, powiem Wam jedną taką rzecz, którą zauważyłam, która jest bardzo ciekawa, bo Wy możecie tam słuchacie mnie, o nie, 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 zimny prysznic, Ewa to sobie z głowy, ja, ja nie lubię, nie lubię, no, ja też nie lubiłam, no jeju, dlatego Wam zaczęłam mówić od tego, jaka ja wygodnicka byłam zawsze. Dalej, Troszkę jestem. Dalej nikt mnie nie namówi na jakieś zamieszkanie z robaczkami na przykład w namiocie. Dalej wolę jechać do hotelu nad morze, bo ja tak lubię. I tutaj no, no mam prawo lubić. No ktoś inny lubi coś innego. Ale po górach się przejdę, przejdę się. Tylko że nie, żeby tam spać eee, wśród robaczków. No, słuchajcie, i komary. Bzz, nie wiecie o co chodzi. Słuchajcie, kochani, em, to, co zauważyłam, co mnie zaskoczyło, to było to że jak wychodzicie po tych kilku minutach, ale zacznijcie sobie, dziewczyny, tak od pół minuty, jeżeli to jest dla Was trudne, zacznijcie od 30 sekund, potem na drugi dzień troszkę więcej, troszkę więcej, tak sobie rozszerzajcie. Potem tam parę minut nawet Wam się uda wysiedzieć. To, co zauważyłam, co mnie zaskoczyło, że wyłazi człowiek z tego prysznica, taki cały rozdgotany, wyciera człowieka, ubiera się i nagle się człowiekowi robi gorąco. No, gorąco. Wyłazi człowiek z tej łazienki. Nie, żeby w domu Bóg wie, jak gorąco było, czy gdzieś, ale człowiekowi się normalnie zaczyna robić ciepło. Taki myczek. I słuchajcie, no pewnie ma to. Wiecie co? Jeżeli my ochładzamy organizm z zewnątrz, no to on zaczyna sobie tam jakoś bardziej pracować od środka, żeby rozgrzać nas, żeby tam zapobiec jakiejś hipotermii czy coś takiego. No oczywiście nie będzie żadnej hipotermii, no umówmy się, to jest prysznic zimny, to nie jest jakieś tam przebywanie godzinami w lodowatej wodzie, z, tam gdzieś z lodem czy z czymś tam. Natomiast em, organizm zaczyna pracować, skóra jest lepiej ukrwiona i zaczyna się robić bardziej elastyczna. To znaczy, jeżeli na przykład, zresztą być może wiecie, ja, ja podejrzewam, że wiele z was wie, ale i tak lubicie te kąpiele gorące. Przyznajcie się, niektóre dziewczęta, bo może nie wszystkie. Jeżeli leżymy w tej wannie, ja dlatego zrezygnowałam z tego i to nie było dlatego, że przeczytałam gdzieś, tylko intuicyjnie źle się czułam, tylko ja wtedy myślałam, że ja z sercem coś mam. Ja myślałam, że mi przestaje serce bić, jak jestem w wannie. No, jakie miałam, troszeczkę, prawda. Ale potem doczytałam, że rzeczywiście te, te ta gorąca kąpiel, siedzimy te pół godziny, czy tam ileś, w takiej gorącej wodzie, powoduje, że skóra wiotczeje. Ta skóra się robi taka, taka rozlazła bardziej. I później, a wiecie, a my chcemy, żeby ta skóra była elastyczna. Ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten miś to może jest bardziej dla... Dla kobiet, jeżeli chodziło o urodę, ale chłopaki, no jeżeli jesteście coś takiego w stanie zrobić, to to wam pomoże, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, też ukrwienie organizmu, metabolizm i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewna, że pomoże to chłopakom również w aspektach takich, jakich chłopaki, zwłaszcza po 40 czy tam po 50, to by byli zainteresowani. Głowę daję, że tu wam też pomoże, bo to ogólnie działa na układ krążenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no ja z perspektywy kobiety. To mogę powiedzieć, że naprawdę te zimne prysznice, ta zimna woda powoduje, że skóra się robi taka jakaś elastyczna, i w porównaniu z taką gorącą kąpielą, kiedy ta skóra tak, taka, taka się robi, jakby rozciągnięta. Takie, tak jak, jak wiecie, jak. jak, jak, jak głupie porównanie, Wiecie, jak żujecie długo gumę, i ta, ta guma jest potem taka wymymlana, no, To taka się skóra robi po takim długim siedzeniu w takiej gorącej kąpieli. Ja nie pamiętam, to już będzie lata chyba. No i dobra, nie wiem ile, no już nie chcę zmyślać, ale to będzie bardzo, bardzo długo, odkąd, odkąd ja ostatnio leżałam, tak żeby leżeć rzeczywiście w wannie z taką gorącą kąpielą. Natomiast to z tymi zimnymi prysznicami zaczęłam stosunkowo niedawno. Oprócz tego, że widać, że człowiek taki jakiś jest bardziej tak jakby nabiera rumieńców, czy coś takiego, taki bardziej żywy, to jeszcze dużo łatwiej jest też znieść zimno w ogóle, bo to już tak dla człowieka, to zimno to jest takie, no co tam zimno? Ale zauważyłam jeszcze, że mam dużo więcej energii, dużo, dużo więcej energii. A byłam taka troszeczkę oklapnięta, a teraz taka jestem taka, wiecie, tu energia, tu. Nawet bez kawki, no. Wystarczy rano wejść pod zimny prysznic. Lodowaty najlepiej. No. Bo, kochani, taka jedna rzecz, którą nam przyniosła ta nasza cywilizacja, ta nasza wygoda, to, co, to czego zaczęłam tego misia, to jest to, że my trudno znosimy dwie rzeczy. No, pewnie więcej rzeczy trudno znosimy, ale ja akurat o tych dwóch dzisiaj powiem: zimno i głód. A to są dwie rzeczy. Które właśnie powinniśmy raz na jakiś czas przeżywać, do, doświadczać w naszym życiu. Powinniśmy czasami czuć głód, powinniśmy pozwolić temu ciału, żeby się tak całkowicie, tak jakby wyzerowało, żeby zaczęło pracować, żeby się oczyściło. No, pewnie fajnie byłoby te głodówki robić raz na jakiś czas, nie każdy jest do tego zdolny, natomiast, Będziecie wiedzieć, o co chodzi, jeżeli e, kiedykolwiek się interesowaliście tym. To jest to, kiedy na przykład pomiędzy posiłkiem ostatnim a pierwszym, czyli powiedzmy ostatnim dzisiaj, a pierwszym jutro, musi minąć ileś tam godzin. Na przykład 14, na przykład 18. I jak sobie tak podliczycie, w zależności to też, to, to dla różnych ludzi yy, różne są te czasy. Ja wam tutaj nie mówię, ile dla Was jest, musielibyście o tym poczytać. Natomiast Prowadzi to do tego, że na przykład ostatni posiłek, jeżeli jecie o godzinie siódmej wieczorem, taki przykład, oczywiście podaję, to 12 godzin będzie do siódmej rano, więc nie jemy śniadania jeszcze o siódmej rano. 12 plus 6 to jest 18, 7 plus 6 to jest ile? To jest pierwsza godzina, tak? Dobrze ja mówię, 7 plus 5 to jest 12, pierwsza godzina dopiero byłby wtedy pierwszy posiłek, jeżeli chcielibyście zrobić przerwę 18, godzi 18 godziną. I pewnie możecie sobie tam jakiś soczek rano wypić, najlepiej tam świeżo wyciskany, czy jakąś tam jakiś jęczmień. Taki ten zielony, to pićko takie zielone, czy jakieś tam coś innego. Pewnie, że można. Natomiast chodziłoby o to, żeby na przykład zrobić właśnie taką przerwę, że jeżeli ostatni posiłek jest na przykład o 19, to żeby chociażby do południa następnego dnia nie jeść. No to też dobrze byłoby robić codziennie. To jest taka druga rzecz. Pierwsza to jest ten chłód. Druga to jest głód. Dwie rzeczy, które nasi przodkowie, dziadkowie, prapra, pra, coś tam, coś tam, bardzo często. Yy, przeżywali. Jeżeli ich nie dopadła jakaś dziwna dżuma czy nie wiadomo o co, to oni żyli do śmierci w zdrowiu. I, kochani, powiem Wam tak, że nasze społeczeństwo zdrowe nie jest. Widziałam ostatnio reklamę i ta reklama mnie strasznie przygnębiła, yy, w której, w polskiej telewizji, w której. Yy, by, to była reklama, no chyba to się nazywa pieluchy dla seniorów, tak to się chyba nazywa, czy, czy coś takiego. W każdym razie to była, to była tego typu reklama, i ta starsza pani w tej reklamie była jakoś tam prowadzona przez jakąś tam swoją, nie wiem, czy córkę, czy opiekunkę. I, i reklama miała wydźwięk taki, jakby, jakby ta starsza pani była dzieckiem. Że to tak jak dziecko, że to trzeba się opiekować, bo to ona już taka bidna. Słuchajcie, kiedyś starszyzna to byli mędrcy. To byli ludzie, którzy do końca życia żyli pomagając innym, ucząc innych, do nich się przychodziło poradę. Oni byli taką duszą społeczeństwa. Oni nie byli niedo, niedołężnymi dziećmi, które przy ostatnie 10 czy 15 lat swojego życia spędzali tak jak dzieci malutkie, przebierani, karmieni i Delikatna skóra, musimy uważać. Nie, nie, dawniej starszyzna to byli ludzie, których się uważało za najbardziej mądrych, za najbardziej doświadczonych. A teraz nie podobała mi się bardzo ta reklama. Nie podoba mi się to, że starsi ludzie zostali sprowadzeni do tego, czym są na przykład malutkie dzieci. Że to tak, tak ma wyglądać nasze życie? No to ja się wypisuję z takiego życia. Przepraszam bardzo. Ja już Wam kiedyś mówiłam, bo robiłam misia też na temat bodajże zdrowia czy, czy urody, już nie pamiętam, ale też powiedziałam coś takiego w tym misiu, że ja chcę. O, tytuł misia był Umrzeć zdrowo, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Umrzeć zdrowo. Też mówiłam w tym misiu, że jak ja będę miała lat 80, 90, to ja mam nadzieję cały czas być osobą aktywną, a nie osobą, która tableteczki tylko wcina i nie ma siły, a ostatni. Rok, dwa czy pięć, to leży i trzeba się nią zajmować. Ja bym nie chciała tak się zestarzyć, kochani. Ale żebyśmy byli zdrowsi, to my musimy teraz już, mając lat 30, 35, 40, 45, czy ile tam macie, bo większość ludzi, którzy mnie oglądają, są w tym mniej więcej przedziale wiekowym, my teraz musimy coś zacząć robić. No i dlatego ja zaczęłam robić te prysznice zimne. Ja mam dużo więcej energii. No, czy to będzie jakaś uroda, Bóg wie jaka z tego, to nie wiem, ale ważne, że będę zdrowa. To jest dla mnie istotne. I że się dużo lepiej czuję. Spróbujcie, dziewczyny. Spróbujcie. I zacznijcie sobie, jeżeli to jest dla Was trudne. Ja mówię teraz do tych dziewczyn, które są takie jak ja byłam, że lubią wygodę, lubią te kąpiele gorące, lubią mieć fajnie, cieplutko, yy, fajne jedzonko i tutaj, prawda, kocyczek i coś tam, jeżeli jesteście taką dziewczyną. Zacznijcie najpierw od takiego prysznica, taki trochę ciepły, letni. Potem zmniejszajcie, zmniejszajcie i posiedźcie, jak już będzie lodowata, wytrzymajcie 30 sekund. Wyłączcie i na drugi dzień zróbcie drugi raz, wytrzymajcie 35 sekund. Żeby dojść do kilku minut, 5, 10, kiedyś, kiedyś. Nigdy by to było za pół roku, to nie ważne. Ważne, żeby już zacząć. Z tym głodowaniem, czyli z tym takim. Pomiędzy ostatnim posiłkiem, a pierwszym na drugi dzień, żeby było kilkanaście godzin, to tu już będziecie musieli poczytać. Jeżeli znajdę jakiś ciekawy link, to umieszczę w opisie filmu jakiś linczek, gdzie można by było o tym poczytać. Jest to też coś, co można byłoby rozważyć. Żeby troszeczkę bardziej, tak wiecie, w zdrowiu, tu coś tam zadziałać no, na organizm w sensie. I będziecie takie skowroneczki później od poniedziałku rano przez cały tydzień. Zobaczycie, zobaczycie ile wam to doda energii, jak zaczniecie się taplać w tej lodowatej wodzie. A kiedyś, kiedyś, może się spotkamy, jakieś morsy, słuchajcie, w jakimś morzu tu kry będą pływać, a my będziemy sobie gdzieś tam, znaczy, no nie fiurgać, tylko, prawda? W jakiejś lodowatej wodzie, gdzieś tam. Nie wiem, nie wiem, czy do tego dojdzie, że ja kiedykolwiek coś takiego zrobię. Bardzo podziwiam ludzi, którzy to robią, natomiast na razie wystarczą mi te zimne prysznice i dojść do kilku minut, niechby to było 5-10, kiedyś, kiedyś minut w takiej naprawdę lodowatej wodzie i zobaczycie, że inaczej się dzień zaczyna wtedy. A to też długo nie trwa, bo wchodzicie pod, to, pod ten prysznic, wyprysznicujecie się tą lodowatą wodą, potem wychodzicie, na musicie nic jeść, dziabniecie jakąś tam małą kawkę albo jakiś mały tam, no co tam lubicie rano, tam sobie coś tam wypić na przykład. No, nie, nie wódeczkę, nie wódeczkę z rana, nie, 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 misiaczki. Tego w ogóle nie polecam. Jeżeli mówimy o zdrowiu, urodzie, to tu niestety musielibyśmy zrezygnować. No, przynajmniej z nadużywania alkoholu, już nie mówię, że w ogóle z używania, bo niektórzy tam czasem chlapnąć coś lubią, wiecie o co chodzi. W pewnym momencie, kochani, my po prostu musimy zdecydować, co dalej z naszym życiem. I wziąć. Chciałam powiedzieć wziąć, ale sobie przypomniałam, że mam mówić wziąć, i się przestraszyłam. Wziąć sprawy w swoje ręce i naprawdę zacząć działać. Przestać płakać, że o, mamy 40 lat, o, w ogóle już nic nas nie czeka w życiu, tylko naprawdę zabrać się za siebie. Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi. To jest ważniejsze niż wszystko inne. Ale jak będziemy zdrowi, to będziemy też tryskać energią, będziemy bardziej szczęśliwi, będzie widać po człowieku, będzie promieniał cały. Będzie dokonywał jakieś różne, że będzie pracował bardziej, będzie bardziej wydajny, będzie osiągał cele. To wszystko się łączy. No i ja już nie mówię o humorze. Ja już nie mówię o tym, jak człowiek się świetnie czuje, jak wychodzi z tego lodowatego prysznica i myśli, kurde, dałam radę. No, polecam, polecam. To tak na poniedziałek, bo chciałam wam opowiedzieć o tym, co zaczęłam robić, a uznałam, że się podzielę, bo może gdzieś jakaś dziewczyna pomyśli, kurde, niezły pomysł. Można byłoby się zastanowić. Zobaczycie dziewczyny, minie parę tygodni robienia czegoś takiego. Myślę, że. No mniej pewnie nawet po paru dniach już. Myślę, że będzie się Wam podobało. Zobaczycie, zobaczycie. No. Tyle. Miłej kawki z okazji poniedziałku, miłego tygodnia. Myślę, że się zobaczymy w piątek. Eee, a na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa!